Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Projekt INK od zera do tatuatora. Przez chwilkę nie było mnie na kanale, ponieważ skoncentrowałem się bardziej na nauce tatuażu niż na nagrywaniu tego jeszcze. Ale dzisiaj postanawiam nagrywać kolejny etap. W międzyczasie robiłem różne fajne rzeczy. Uczyłem się odpowiednio do tego zawodu, ale dzisiaj już zaczniemy tatuować pod kątem do sztucznej skóry. Mam tutaj różne sztuczne skóry z napisem Carpe Diem zamiast Carpe Diem i mam po prostu wykorzystywać te różne struktury, różne grubości tych sztucznych skór do nauki. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy, bo niektóre naprawdę, ta jest bardziej miękka, a ta znowu jest bardziej twarda i to również przyczyni się do tego, że będzie jakieś tam odczucie. Później wiadomo, ludzka skóra jest totalnie inna, ale myślę, że warto również na sztucznej skórze próbować. Stanowisko jest już gotowe, maszynka już czeka. Mój zenicik, fajny, mały, zgrabny, widać. Kadridże jednorazowe. Tutaj napis Carpe Diem, żeby nie było jak karpiniejem, ale po prostu tak. W ramach żartów szefostwo mi taki wzór odbiło. Pulsar już czeka, także nic, tylko lecieć z próbą. To zadanie ogólnie wygląda do bardzo łatwych i tak samo wykonanie, jak wszyscy jakkolwiek to widzą, wygląda to bardzo prosto i kazałem Dawidowi odbijać to paręnaście razy samo tatuować, przerysowywać, aż w końcu będę widział, że to idzie bardzo prościutko. Ja doglądam, Tomek dogląda, każdy z nas, który mnie pracuje, dogląda. No Dawid się troszkę już wkurza, że mocno pokaże mu to samo robić, on by chciał wyskoczyć kurczę na jakieś cieniowania, takie rzeczy, ale to jeszcze nie tak, podstawy, basics musisz walić, nie? To musi być prosta linia, rysunki. Aczkolwiek jedno zdanie jeszcze ma zaległe u mnie, do dzisiaj nie mam 3 rysunków od niego, za to będę mu dzisiaj kawałek zrobić, będzie rysował, na razie rysowanie. Wiadomo, susza skóra nie okazuje tego, co ma pokazać w ogóle. Prawdziwa skóra ludzka jest całkowicie inna. Tu już mówili o świńskiej skórze tak samo, tylko że wiadomo, ona jest tłusta, jest bardzo takie pory ma szerokie i śmierć jest śmierdząca, śliska i w ogóle. Jest przede wszystkim niewegańska, nie? No nic, no dalej będziemy odbijać Carpe Diem w naszej wersji jako Carpe Diem, jakkolwiek to brzmi. No nic, Dawid, dalej będziesz czaskał. Czaskaj to samo jeszcze aż i powiem stop, jeszcze masz drugie story. Kurczę, jeszcze masz miejsce z drugiej strony skóry, nie? Walimy dalej.